Nie ma nic. Czekaj, czy ty? Co ty wyrzuciłeś tu? Za coś tam wyrzuciłem. A, dobra. Nieważne. Zresztą muszę kurtkę zmienić i będzie git. Się wyjebie potem. I pytanie teraz. Bo możemy jechać w tą i zapewne pojedziemy gdzieś w stronę miasta, jeżeli pojadę w tą. Decyduj, ty tu jesteś kierowca. Wiem. Tylko to też zależy wtedy, co będziemy eksplorować. No, co będzie, to będzie. Tak gramy for fun. Jeszcze gramy for fun. I jeszcze? No, póki nie będzie drugiego sezonu już z normalnymi graczami, to tak. Tylko wtedy to będzie PvP czy PvE nadal? PvP. Oczywiste, że tak. O ile się pojawią chętne osoby. O ile się pojawią chętne osoby, jak najbardziej. W sensie, bo widać, że niektórzy chcą, ale... Nie, w sensie niektórzy chcą, niektórzy mają, ale nie chcą. To znaczy, z tego co widzę, to każda osoba, która na razie wbiła na Discord właśnie z powodu Zomboida, to właśnie chce grać. No. W sensie chodziło mi tam o jedną osobę, która ma, nie chce grać, wiadomo o kogo chodzi, nie muszę mówić niku. Ty nie wiem. No, ten słynny jogurt dla dzieci, nadal. A, Danon. Nie no, Niki, możesz mówić śmiało. Wycofaj się trochę. Stań. I nie wyłączaj silnika, ale nie tak daleko, chłopie. I tak żeś wyłączył. Nie wiem, co ta postać robi, ale okej. Nic nie było. Ile zobaczę, jak mi tu fajnie siekiery wpadają, no. Taśma naprawcza. Kanister, ale kanister ten huk. Dobra, podjedź po mnie samochodem, jak możesz. A, dobra, myślałem, że da się bagażnik tu. Tam nie. A jest tutaj coś, co... A, zegarek rozkręć. Czy coś jeszcze? Nie. Ty już tam idziesz? Tak, tak, idę na prost. Tylko wtedy pytanie. Jak będzie PvP, nie? Mhm. To każdy się odradza w innym mieście, czy zaczynamy w jednym? Losowo. Losowo. Teamy też losowo? Tak. Na teamy będzie losowanie. A się zajęty, nie ta strona. Losowanie i... A to w sumie może nawet śmiesznie wyglądać. My jedziemy do miasta. No, na zwiady do miasta. Do tego, co już byliśmy raz. No, na poprzednim... O, zostań. Ale tam coś jeszcze mamy. Wiem, na górze jesteś jeszcze. Tu jest tylko dratwa. Ja gaszę chwilowo samochód. Kanister na benzynę, śrubokręt, pompa do kół. Coś na podłodze leży? Chipsy i napój w puszce. Piwo w puszce, o. Ulubiony napój. Chipsy leżą wszędzie. Na podłodze. Brać, korzystać. Nie no, chipsy są dobrym takim, wiesz. O, napój w puszce, butelki z wodą, piwo w puszce. Świetnie. Rondel z ryżem, zgniłe surowe.
Puszka sosu bolońskiego sobie leży. Nawet dwie sztuki. Zastanawiam się, czy by sobie nie wziąć tej chłodziarki, wiesz? Bo w sumie ta chłodziarka, nie wiem, czy ona nie działa właśnie w ten sposób, że ona chłodzi jedzenie. Jak lodówka. Może nie w takim stopniu, ale coś tam chłodzi. No to co, bierzemy? Się zastanawiam właśnie. Dobra, to się zastanawiasz, bierzemy w bagażnik i... Tylko tak, teraz ciężko mieliśmy przejechać tędy. Ja nie przejadę. Dawaj. Czekaj, tylko wsadzę do bagażnika. Łodziarkę. Ja nie przejadę. Nie no, Uber. I lecimy. Ej, mógłbyś poprowadzić kawałek? Ale ja nawet... A, co się stało? Nie, muszę tam coś zrobić, nie? To... No to przesiadaj się. Leń. Śmierdzący. Dobra, elektryka tą pierwszy, Ty ale... kurde, wszo jedna, specjalnie nie wyciłałeś. Nie, muszę coś jeszcze na tle ogarnąć. Wow. Spoko, to jest twój samochód. I kółeczka, bokiem. O, patrz, patrz, jak biorę zakręt bokiem. Arr! Pięknie. Pamiętasz, co ci kiedyś mówiłem o piątce? No. Zapierdalamy jak Messerschmitt. A elektryka idzie jak masełko. Dobrze, zobaczysz, jak masełko pójdzie, jak przypierdolę w coś. Dobra, to może jeszcze coś zjem po drodze. Jak ci nie stanie w gardle. Przejeżdżamy w dziwną strefę. No jak odpalisz demkę, której nawet nie ma, no to... I bokiem. Tutaj już mi da się szybko jechać. Ja pierdziele, jaki wolny. O, tu przejedziemy, tu jest droga. Jezu, jak on wolno jedzie. I to jest czwórka. A, bo on... Rozumiem. On na czwórce nie mógł przejechać. W sensie był za wysoki bieg. Dobre. Takie realia są nawet. Czasopismo Spawacz numer 3. Tego nie mamy na pewno. Elektryka tą pierwszy. Tego... To mamy chyba, tak? No. Spawanie tą trzeci. Kurwa, pomocy. Co ci? Zacząłem samochód i kurwa, czytać nie mogę się, nie mogę teraz ani wyjść, ani nic. O, jaki item. Maczeta! O kurde. Tak, zacznie teraz tak gadać, bo... Ty serio? Ile itemków? Karabin myśliwski. O kurde. Aktor. No normalnie, o czekaj, rakietnica, co? Nie, rakietnicy nie miałem, ale no i te masków mam. 25 granatów. Ale że jak to możliwe? I samochód nie odpala. Dobra, odpalił niestety. Czekaj, wlecę gdzieś w hordę zombiaków, cię zostawię. Czytasz jeszcze? O, tam są zombiaki, czekaj. Zaraz się na to poradzimy. Szybko, póki aktora nie ma, lutujemy wszystko! Serio, to są zombiaki.
Wyjść nie mogę. No. Jeszcze alarmu tylko brakuje. No i wszedł sobie zombiaczek tam jakiś. Wiem, bo go puściłem. Pyki po łbie. No, majtki w panterkę, jakieś inne rzeczy w panterkę. Normalnie brać, korzystać. No nie wiem, już trochę chyba przegniło. To sobie weźmiemy. Znów puszek od zajebania. O, coś się wdarło. O, ile pipka. Będzie pite poza streamem. No i podczas też. Ja nie mam content family friendly, więc wiesz. To nie przeszkadza. Ile książek, ile filmów, wow. Not family friendly content, ale jak to? Cały czas myślałem, że to jest taki super content family friendly dla całej rodziny. Nigdy nie mówiłem, że mam content family friendly. Friendly, przepraszam. Jestem jaki jestem, jak komuś to nie przeszkadza, to to ogląda, jak komuś przeszkadza, to jego problem i tyle. Nie będę to na pewno robił nikomu, wiesz, sztucznej zadymy na odcinkach. Że streamy z Ligi Legend. No to nie, to wtedy właśnie nie jest nawet nic udawanego. Wtedy się wkurwiam naprawdę. No wiem, tylko wtedy wyobrażam sobie taką osobę, która odpala sobie takiego streama na telewizorze jeszcze na tych, nie wiem. Nie słyszę, kurwo! I sobie siedzi u góry i udał, jeżeli mieszka w bloku. No i dobra. No nie, nie ma kluczyków. No nie ma kluczyków. Silnik chodzi dalej? Silnik? Chyba chodzi. Chyba chodzi, ja się przesiąść nie mogę. Co ty kurde jeszcze robisz? Czytam. Wiesz, ty czytać nie potrafisz. No, zombiaki. O, dużo zombiaków. Zostawię cię tu, dobra? Mega dużo zombiaków. Ja mówię serio, aktor. O kurwa. Może nie. Jak nie mogę przestać czytać, moja postać nie może przestać czytać. To ma problem. To ją oduczymy takiego zachowania. Klikam E, chcę wysiąść z samochodu. Czekaj, wiem co zrobi. Aktor, ja radzę ci szybko, lepiej to zrobić. Wyjdź. Wejdę. A co, ledwo idzie już tam? Nie no, zabijam ich w sumie. Dobra, poradziłem sobie. Ja bym sobie nie poradził, kurde. Gdzie kolejny?
odziany. Dobra, po udanej walce trzeba zapalić. O kurwa, mogę wysiąść. I dorozbierać zegarki z trupów. Mając ile mnożnika do elektryki. Wjebałeś mnie celowo w to. Są tu jakieś zegarki? Nie ma. O, siekiery mi wpadły. A co, już maczeta poszła? Nie, po prostu jej na razie nie używam. Staram się sobie zrobić, że tak powiem, inną maestrię. Już mam w siekierach drugi poziom. Jako strażak masz ogólnie więcej, więc wiesz. Stolarstwo tom drugi. Czy my to mamy? Chyba nie mamy. Wyłączyłeś silnik, czy nie? Czekaj, już. Tu już coś było. Dobra, mogę prowadzić. Ja jestem w domu. Ale będę siedział i czekał. I czytał, kurwa. Nie, czytał nie, bo jak mnie znowu w to wpakuje, to sobie tylko książki do tego sofka. Komiks. I kolejne mydło. Kolejna płyta CD. Opakowanie nasionka pusty, zabieram. Są tu jakieś zegarki elektryczne, coś? Nie, ale widzę wędkę i pułapkę na ryby, którą na 100% zabieram. Jest zegarek cyfrowy, rozkręcamy. Garnek też się przyda. A ile w ogóle konewce wchodzi wody? Pamiętasz? Nie pamiętasz pewnie. Nie pamiętam, ale chyba 160? O Jezu, kolejne puszki. Dobra. Otwórz tą puszkę. Weź to zjedz. A jakie zombiaki tam w oddali? Idziemy. I zaraz aktor zostanie ugryziony i się skończy. Na hita, na dwa hity. Na jednego hita. I czy są zegarki? Ten kurwa zegarkowy mistrz. Aktor, biorę cię wybierasz, który miałeś wybić, pragnę przypomnieć. Nie wypiję jednak. Dlaczego nie? Obiecałeś, że wypijesz. Kolorowy taki, wiem, że jednorazowy, superowy. Oszust. Ale ja... Oszust jesteś. Jesteś kłamcą, aktor. Ja muszę te puszki powkładać, kurwa, już mam tak przeciążone wszystko, że o matko. Sosy, pomidory, etc. Puszka zupy. Teraz czekasz, aż ja się wypakuję. Chipsy, białe wino. No kurwa, chociaż to wino to tak niechętnie zostawiam. Czekaj, jeszcze tu mam tego od cholery. I sardynek, puszka ananasów, ojej. Dobra, na kolejne siedzenie trzeba dołożyć. Czy ty mi coś podjadasz? Nie. Nie mam nawet coś wkładasz? Nie.
to moja postać wkłada jeszcze, okej, okay, dobra, nieważne. Siedzę, wit, odpalony Discord. Jak pewnie słychać, kiedy mówię, nie? No trochę. I to na potęgę? Nie powiem, że nie. Trochę słychać. No, przy moim mówieniu. Ale nie wiem, czy to u mnie tak było, ale coś mi tak ścięło. Dobra, jedź dalej. Na razie domy zwykłe zostawiamy. Szukajmy jakichś specjalnych budynków. Tu jest jakiś tam po tam. Kościół. Chcemy, nie chcemy. No nie wiem, zależy od ciebie. Niby są samochody jakieś fajne. No ale zobacz, ile zombiaków. Czekaj. Nie wiem, chcemy, nie chcemy. No dobra, dawaj no. Dobra, to czekaj, zaparkuję tylko jakoś daleko. No jest cmentarz. Nie! Wypierdalaj. Jeszcze mi panika wlazła. Pamiętasz, co ci mówiłem? Już. Może zegarki cyfrowe. Ej, ktoś powiedział zegarki. Rozkręć. Zębiaki mnie olewają w ogóle. Weź go zabij. Serio zamknięte. Trochę ich tam jest. Czułeś samochody, czy nie? Nie, chwilowo czyściłem falę zombiaków. Patrzę, jakieś fajne zegarki może. Ale zegarki, zegareczki. Kurwa, zombiak mi chciał wziąć z boku. On. Mam taksówkę. Kluczyki były w środku. Działa. Zaraz zobaczymy. O dziwo tak. Sprawdź mapę, bo tu mam jakąś mapę z oznaczeniami. Dobra, parkuję tą taksówkę przy naszym samochodzie. Tylko może jeszcze mi ją wyłączył, to by było dobrze. O, dobra, trochę zombiaków do mnie idzie. Dobra, posprawdzałem mapy. A, bo my właśnie wjeżdżamy na teren miasta. Mhm. No mnie goni trochę zombie. O, coś czy tak? Zależy, jak sobie poradzę z tą czwórką, to będzie git. Boję się, że im plecy zrobią, no właśnie. Nie! Spierdzielaj. I kurwa agresywny zet. Won. Chyba mnie na szczęście nie ugryzły. Dobra, gdzie ty jesteś w ogóle? W tym kościele sobie byłem. I coś było? Nic specjalnie ciekawego. Dobra, jedziemy czerwonym. Patrzyłeś ten samochód, czy nie? Patrzyłem, nie ma nic ciekawego. W sumie ma tylko mapy z oznaczeniami. A patrzyłeś, czy nie przeleci się nim? W sensie, czy nie da się nim jechać? Nie, nie da się. Patrzyłem, czy kluczyków nie ma. Musiałbym mieć właśnie tą elektrykę, którą wbijam teraz. Ale w sumie czekaj, wiem, co mogę zrobić. Jak dasz mi chwilę, nie? No nie wiem. Nie wiem, czy idę chwilę. Zastanowię się.
Okej, no to zdejmuję wszystkie fotele. Nie, nie, dobra, tyle czasu ci nie dam, spadaj. Dobra, to jadę już. To później się pobawię z... Tak, gdzie my samochód tutaj postawiliśmy, tam dalej. Ty taksówką jedziesz? Nie. Czy są tu jakieś te cyfrowe? Sprawdź sobie, jak chcesz. I sprawdź sobie ten To samochód, jest. czy ci się nada, czy ci się nie nada. To jest w sensie tą taksówkę, tak? Ja ją podłączyłem już pod samochód. A no to czekaj. M. Powiem tak. Silnik zostawia wiele do życzenia. No, to tego ja byłem świadomy akurat. W sensie, jakby silnik naprawić, będzie gigut, nie? Ale zawsze coś z niego wygrzebiesz, nie? Jakby można go wziąć do bazy, na rozkrętkę. Tylko pytanie, chcemy z tym jechać na tyłach? No co? W sensie na miasto czy do bazy? Na miasto lecimy. A dobra, tak. Jedziemy. Dobra, weź. To się nie nadaje. No jedź. A jechać do druga. Prowadź. Dobra, tu chodź skręcimy. No wiesz co, aktor, chodzi mi bardziej o to, żebyśmy my skupili się na budynkach specjalnych. Dobra, tylko wyjedź, że mógł. No jasne, przyjebałem. Co tu jest? Szkoła kolejna? Ile zombie, ja pierdzielę. Jeszcze mi silnik zgasł. Obudzenie. To jest szkoła, jak myślisz? Wygląda prędzej jak jakiś zakład pracy. Jest taksówka. Nie opłacę. Nie wiem w sumie. Trochę samochodów jest. Nie wiem, ale nie wiem, czy idą w twoją stronę, czy co, ale... Idą, idą. Ja sobie tutaj zwiedzam. Na razie zwiedzam, na razie się nie zatrzymuję. Szukam jakiegoś bezpiecznego miejsca, może gdzieś zaparkować coś.